No, rozpoczniemy część drugą noworocznego przejazdu nowym światem od Palenki w tle Plac Trzech Krzyży. A my sobie ruszymy nowy świat. Okazało się, że jest zamknięty dla spacerowiczów. Te noworoczne klimaty, co prawda w dzień nie ma światełek nieoświetlony, ale też jest piękny. Także nasz nowy świat, przyjedziemy tutaj do ludzi oczywiście spoza Warszawy. Są tacy znajomi, którzy jeszcze nie przyjeżdżali na plany do nas, do Warszawy. Także pokażemy ulicę Chmielną, dawniej najdroższe sklepy w Polsce. Teraz już podupadło wszystko, nie tylko ze względu na pandemię, ale czasy się zmieniają. O, także tutaj będzie ta Chmielna. Zaraz wjeżdżamy wzdłuż Chmielna. A tutaj ulica Foksal i Sabat Pani Potockiej. Wystawiamy tam, nie wiem jak to się nazywa, nie teatr, tylko chyba rewir. No a my sobie sumiemy, dużo spacerowiczów na Nowym Świecie w stronę Świętego Krzyża. Dzisiaj ksiądz mówił o dewastacji fasady kościoła podczas kazania w czasie porannej mszy, transmitowanym w pierwszym programie Polskiego Radia co tydzień w niedzielę. Akurat dane mi było słyszeć. Jeszcze to tam wszystko niezmienione, także w zdewastowanym stanie cały czas jest. No, także przyjemna przejażdżka. Nawet nie sądziłem, że dalej będzie tu wjechać. Dzisiaj sobie nie ma światy. Dostawcy jedzonko. Będzie pachnie jedzonkiem. Ulica Ordynacka po prawej zaraz będzie. Pokażemy kiedyś. A tam w tle Akademia Muzyczna. Ale już tam nie będziemy jechać. Jedziemy tutaj Róg Świętokrzyski Nowego Świata. W ostatnich latach duże zmiany. Nowe sklepy, McDonald's otwarty nowy. Kawałek przejedziemy. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie takiej trasy, jeżeli tutaj jest wolny na przestrzeń aż do Starego Miasta, do kolumny Zygmunta. Także będzie ciekawie, będzie co popatrzeć, obejrzeć. Jak to dzisiaj ktoś nie wyjdzie na spacer, będzie mógł sobie w ramach niby spaceru obejrzeć. No tam w tyle McDonald's, znany, no mamy zielone, także ruszamy, udało się. Nie ma przestojów, nasza telewizja tego nie robi, musiałbym zrobić dwa kółka wokół barierek, żeby nie zatrzymać tego filmu. No piękna pogoda, widać, sprzyja, jest niedziela, dzień wolny od pracy. Dopiero jutro do szkół dzieciaki wracają podobno. A my ruszamy. Jeszcze ozdoby świąteczne, dekoracje są. No i pomnik Mikołaja. Polska Akademia. Jeszcze dekoracje świąteczne. Zobaczymy tą manifestację tego kościoła. Rzeczywiście jeszcze są te napisy. Dopiero będzie remont trwał. Szukają sprawców. Ja mam alibi. W każdym razie czegoś takiego bym nie napisał. Na pewno. Mógłbym napisać najwyżej w akcie desperacji, jakby mnie zostawiła partnerka życiowa, napisać Konstancja wróć. To tylko tyle mógłbym napisać. Mógłbym być wtedy porwany, bo bez niej to już by nie było życia. I teraz wjeżdżamy znowu w tereny planów. Uniwersytet Warszawski. Wrócił żało. Plany marca 68. Ciężkie plany będzie. Pod grup nieznanego żołnierza to nie wiem. Może jak zrobimy koło, to może przejedziemy, ale przejedziemy przy Pałacu Prezydenckim oczywiście. Pod kolumnę, Stare Miasto warto zobaczyć. Także przejazd jest atrakcyjny. Ładne widoczki. Super oświetlenie, także film wyjdzie na pewno doskonały. Z takim oświetleniem na kościół wizytek. Pomnik kardynała tysiącleciego Prymasa Wyszyńskiego. No jedziemy dalej. O, atrakcje dla dzieci. Chociaż nie tylko dla dzieci, bo dorośli też lubią sobie
balona ponosić. Ale balonów, pod sam sufit, pod dach Bristolu. Tak. Jeszcze dekoracje cały czas wszystkie są. No balony są. I hotel Bristol europejski. Najdroższe zegarki, jakie widziałem, to był właśnie tu. Nawet już nie chcę tam podjeżdżać, tego oglądać. No i sławetne miejsce będzie złożenia petycji przeze mnie, anonimowej, w sprawie statystów oczywiście. No już zaraz wjeżdżamy przez Pałac Prezydencki. Pokażemy w tym momencie. No, sławetna petycja tam była. W tym ministerstwie złożona. A my sobie przejdziemy dalej. Pomnik Adama Mickiewicza Wieszcza. Jakoś może to objedziemy. Ale już jesteśmy prawie na Starym Mieście. Skwer Adama Mickiewicza. Weźmiemy to z bokowca. Piękne okoliczności przyrody, także atrakcyjna wycieczka, niespodziewanie. Nie sądziłem, że aż tutaj dotrę, ale jedziemy. Tutaj ciekawa nawierzchnia, nie wiem jak ja tutaj przyjadę po tej drodze. Wytrzęsie mnie znowu do ten kawałek. Może na chwilę się wyłączę. Ulica Bednarska w dół. Tutaj dyrektor, jak był mały, to chodził do pani doktor po lekarstwa. No i wjeżdżamy teraz tutaj, idąc Słowa Polskiego będzie po prawej. Już wjeżdżam na Stare Miasto, także zobaczymy, co tutaj się doprawia w tą świętą niedzielę. O Boże, znowu ta kostka. Muszę szukać jakiejś normalnej nawierzchni, żeby wam tu film się nie trząsł, jak będziecie oglądać. Gołębie warszawskie. No już w tyle. Dom Polonii. No i oczywiście akademicki kościół Świętej Anny po prawej będzie. Miniemy. I misio Panda. Coś tam sprzedaje. Zrób sobie zdjęcie z misiem. Kościół widać elegancko. No jeszcze choinka, no to jest tutaj w sumie rozebrana. Także chwila przejażdżki. Rzut oka na Stare Miasto. Na kolumnę, dalej nie będziemy jeżdżać. O, jeszcze nawet Święty Mikołaj jest. O, tu teren też, tu dużo filmów robiliśmy. Nasza kawiarnia. Znana tutaj. No i Zygmunt. Jeszcze nie poszedł na skup złomu. Widocznie chłopaki nie załatwili podnośnika. Jeszcze jest choinka, zamek grecki i policja, zawsze i wszędzie. No zaraz przejedziemy tam koło McDonalda z Krutem, sobie senatorską przejedziemy na plac teatralny przy grobie nieznanego Saskim w stronę centrum. McDonald's nowy, od niedawna całkiem tutaj jest. O, nie będziemy tam jechać, bo strasznie słońce, także chwilowo przyblokujemy. Teatr Wielki, Opera Narodowa, Ratusz, Ministerstwo Sportu, Rekreacji, Turystyki i coś tam jeszcze.